Cześć, dzień dobry. Witamy dzisiaj z Robertem Lipińskim w 20. odcinku naszego podcastu Przestań wreszcie sprzedawać. Dlaczego ten odcinek 20 jest tak istotny? Albowiem zamyka on pierwszy sezon naszych rozważań sprzedażowych i dzisiaj spróbujemy dotychczasowe rozważania podsumować. Cześć Robercie. Cześć wszystkim. Cześć Tomek, witam was wszystkich. Słuchajcie, doszliśmy z Robertem do wniosku, że do tej pory opowiadaliśmy o różnych tezach, teoriach, zasadach działania w sprzedaży, a na koniec bardzo zależałoby nam na tym, aby poprzeć je tym, co się faktycznie w życiu naszych klientów po wprowadzeniu tych wszystkich założeń wydarzyło. Bo jak wiemy, ważne jest faktycznie to, co się wydarzyło, a nie to, co planowaliśmy, aby się wydarzyło. W związku z czym ruszamy, słuchajcie, z wydarzeniami z życia klientów. Ale zanim do tego przejdziemy, będziemy epatować hashtagiem. Robert, to twoja rola. Tak jest, przestań wreszcie sprzedawać z polskimi znakami. Z polskimi oczywiście. Znakami. A dlaczego taki hashtag? Ano dlatego, że między innymi pod tym tytułem wychodzi już niebawem, bo 10 października książka Roberta. Ty to powiedziałeś. Ja o tym powiedziałem, oczywiście. I teraz słuchajcie, dlaczego 10 października jest tak istotną datą? Ano dlatego, że 10 października równo z wydaniem książki zdejmujemy z anteny pierwszy sezon. I będzie można do niego oczywiście wrócić, ale już nie tak do końca z Afriką. Ale o tym będziemy mówili ciut później. Tymczasem prosimy was gorąco o lajki, komentarze, udostępnienia i wszystkie inne rzeczy, które wiążą się z propagacją naszych treści po internecie. No dobra, słuchajcie, obraliśmy tutaj taki schemat, że będziemy się poruszali mniej więcej po tematach, które do tej pory opublikowaliśmy i będziemy je okraszać historiami z życia klientów. Więc bez dłuższego przedłużania, Robercie, startujmy z pierwszym tematem, a mianowicie z pierwszym spotkaniem. Jak pierwszy temat, pierwsze spotkanie, poznajemy obcego człowieka. No właśnie, jaką anegdotkę masz w tej materii? Tak, ja przede wszystkim wszystkich, którzy jeszcze nie oglądali tych odcinków, to odsyłam do tych odcinków, bo tutaj będą tylko takie delikatne nawiązania, więc już nie będziemy wchodzić w merytorykę tych poszczególnych odcinków, to warto dodać. Natomiast mi się jawi tak na początek taka pewna klamra, bo to pierwsze spotkanie, o którym opowiadaliśmy w pierwszym odcinku, ono jest po części powiązane z 19 odcinkiem, czyli przedostatnim odcinkiem naszego podcastu, gdzie mówiliśmy z kolei o tym, co powoduje podejście sprzedawcy, który stawia siebie w roli eksperta. I tutaj przychodzą mi na myśl takie dwie, powiedzmy, historyjki, tak, czy anegdoty, które są z tym związane. Kiedyś jeden ze sprzedawców, z którym miałem okazję pracować, opowiedział mi taką historię, kiedy poszedł na spotkanie do klienta. To było pierwsze spotkanie. Oczywiście świetnie przygotowany, bo wiedział, do kogo idzie, wiedział mniej więcej, co ten klient może potrzebować. Natomiast bardzo szybko podczas tego pierwszego spotkania dał się sprowadzić do roli właśnie eksperta, czyli na kilka pytań klienta, które padły w jego stronę, zamiast odbić w cudzysłowie piłeczkę, to zrobił to, czego nie powinien zrobić i zaczął opowiadać o tym, jakie to genialne projekty realizował, jakie to miał sukcesy, jak te jego usługi sprawiły, że jego klienci po prostu mu jedli z ręki. No generalnie opowiadał, dużo mówił, dużo gadał. Tak naprawdę trochę się chwalił. Chyba tak, trochę się chwalił. Myślę, że to było istotne, że klient to bardzo szybko zauważył, to lekkie przechwalanie, czyli taka przyszła gadająca głowa, która wie lepiej od wszystkich. No i to spotkanie zostało skwitowane w bardzo taki, bym powiedział, obsesowy i no taki podwórkowy wręcz, można powiedzieć, sposób przez tego klienta, co ten sprzedawca zapamiętał i teraz opowiadamy to jako anegdotę, ponieważ na koniec tego spotkania ten klient, tak słuchając, powiedział dokładnie słowa, które teraz zacytuję, może to się wypika. Wypikamy. Opowiedziałeś mi teraz o tym, co robicie, jacy jesteście wspaniali, ale co ty tak naprawdę możesz o mnie wiedzieć? I to były słowa, które całkowicie zbiły, że tak powiem, z pantałyku tegoż sprzedawcę. Faktycznie nie do końca nawet wiedział, jak zareagować na te słowa, bo wejście w konflikt słowny z klientem nie ma sensu, trochę podkulił uszy. No, spotkanie zakończyło się tak, jak powinno było się zakończyć, bo to było pierwsze spotkanie, więc on po prostu popełnił błąd.
I teraz, jak rozumiem, nie sprzedał od razu. Nie, nie, absolutnie. Takie rzeczy dzieją się bardzo sporadycznie. Tak szybko w głowie mi przychodzi taka myśl, jak kiedyś pracowałem w dużym korpo, to mieliśmy taką historię, że jeden raz na ileś tam lat zdarzyło się, że klient zadzwonił i powiedział: dzień dobry, chciałbym kupić taki a taki system. Proszę bardzo. I to była to był ten wyjątek potwierdzający regułę. Ale wracając do... Wiesz, jak jesteśmy już w korpo, bo też opowiadałeś taki przykład związany ze sprzedawcą ekspertem, można powiedzieć sprzedawcą rutyniarzem, który z kolei to przykład opowiadał Mike. Tak. Fajnie by było, jakbyś do niego nawiązał, nie? No bo to jest też kwestia bardziej faktycznie związana z tą eksperckością naszych sprzedawców. Mhm. Ale rzeczywiście, no, w zasadzie pokazuje też tego sprzedawca, który jest średnio dobrze widziany, nazwijmy to, u klienta, jeśli się przechwala. A to również wynika z... No właśnie, z czego to wynika? Co tam Mike nam powiedział? No, Mike kiedyś opowiadał taką historię, gdzie... już nie pamiętam, w którym to było dokładnie roku, bo musiałbym gdzieś pewnie sięgnąć. W każdym razie to było na dosyć początkowej fazie jego kariery konsultingowej, kiedy pracował dla firmy, z którą kiedyś pracował. To była firma technologiczna i tam był taki case, że po 18 miesiącach średnio spadała efektywność sprzedawców. To znaczy okazywało się, że te wyniki generalnie były bardzo mocno pikowały, zaczynała się też fluktuacja. No i właściciele tej firmy poprosili Majka, żeby to zbadał, sprawdził, przyjrzał się temu. Jasne. No i generalnie okazało się, że te 18 miesięcy to był taki czas, w którym sprzedawcy dosłownie, można powiedzieć, stawali się obkuci na, że tak powiem, na wszystkie strony. Tak? Wiedzieli już wszystko o wszystkim, o klientach, o case'ach, o swoich produktach, usługach. I to powodowało, że idąc do klienta, oni w ogóle jakby no, przestawali myśleć o tym, żeby robić cokolwiek w kierunku dopytania, sprawdzenia, nie wiem, poznania historii tego klienta, jego sytuacji, tylko generalnie wchodzili w rolę tego eksperta. I to po zbadaniu tego okazywało się, że faktycznie większość tych sprzedawców, którzy jakby zmniejszała się ich wydajność czy efektywność, oni faktycznie byli już na tyle gotowi, w cudzysłowie, produktowo i case'owo i tak dalej, że po prostu zapominali o tym, jaka jest rola sprzedawcy. I to jeszcze bym dorzucił jedną ciekawą rzecz, bo to, o czym ty mówisz, czyli wspominki Majka, no to jest jasny przekaz rutyny, no nie? Natomiast tu jeszcze jawi mi się jedna rzecz, o której nie mówiliśmy chyba nawet w naszych rozmowach, a mianowicie, gdy sprzedawca zaczyna mieć naprawdę spore doświadczenie już w danej branży, w danej firmie, w danym produkcie, jakbyśmy tak powiedzieli, to też robi się taki troszkę znużony tym, o czym opowiada, i w jego głowie pojawia się taki obraz, że w zasadzie on tą prezentację, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, on już o tym mówił setki razy. Przecież wszyscy wiedzą, co on ma do powiedzenia. No i to jest takie no, mocno łudzące, prawda? Bo osoba, z którą on rozmawia, słyszy to wszystko po raz pierwszy. To on słyszy to po raz tysięczny, czy któryś. No i to jest, ale to właśnie wynika z tego, że przynajmniej tak wynikało z tych obserwacji Majka, że to wynika z tego, że ludzie, którzy wiedzą dużo na dany temat, mają pewne takie poczucie tej pewnej wszechwiedzy, która sprawia, że im się wydaje, właśnie to, co powiedziałeś, że to jest jakaś oczywista wiedza, nie? I tak naprawdę, skoro my to tyle razy przećwiczyliśmy, skoro, nie wiem, 20 klientów w tej branży tak robi, no to przepraszam, trzeba być idiotą, żeby być 21 i tak nie robić. Nie? No i wtedy ten klient może to czuć, że on jest uważany za idiotę, tak, który tego nie robi. No. Tak, no i są takie firmy, które prowadziły takie kampanie, ale myślę, że w konsultatywnej sprzedaży B2B jakby nie szedłem w tym kierunku. Tak jest. Tak. Mamy załatwionego eksperta na pierwszym spotkaniu. No dobra, to jak już mamy tego eksperta, który faktycznie nie chce się specjalnie wsłuchać w klienta, domyślam się, że tego typu podejście nie gwarantuje zbyt dużych sukcesów sprzedażowych, no to zastanówmy się teraz, dlaczego taki sprzedawca nie chce rozpoznać potrzeb klienta, a może wcale nie musi tego robić, czyli przenosimy się do trzeciego odcinka, w którym mówiliśmy o konieczności rozpoznawaniu potrzeb, a może jednak nie do końca. Robercie, przybliż nam trochę ten odcinek i powiedz proszę, jaki tam tezy. Bardzo krótko przybliżę ten odcinek, bo myślę, że to jest mega ważne dla sprzedawców, żeby patrzeć na coś takiego, co nazywamy potrzebami, z taką lekką dozą, albo inaczej, żeby nie do końca ufać temu, co klient nazywa potrzebą. O, może tak, bo
w tych metodykach, w których ja się poruszam i w tych doświadczeniach, które zebrałem przez te blisko 25 lat, to już sporo. Doszedłem do takich wniosków i to też nie samodzielnie, bo to też nie, oczywiście posługuje się metodykami, że jest ogromna różnica pomiędzy bólem a potrzebą. Mhm. Myślę, że to warto sobie tutaj zanotować, tak, biorąc pod uwagę ten odcinek, który teraz wspominamy. Mhm. I ja tylko powiem na razie, nawiążę tylko do tego w ten sposób, że rozpoznać, czy coś jest bólem, a co jest potrzebą, można w bardzo prosty sposób. Potrzeba to jest zazwyczaj coś, co klient chciałby zaspokoić. Mhm. Ja to nazywam czasami takim myśleniem życzeniowym, wishful thinking. Mhm. I teraz jeśli sprzedawca generuje te potrzeby, to generuje życzeniowe myślenie klienta, którego ten klient wcale nie musi zaspokoić. A ból z kolei, o którym mowa jest w metodyce solution selling, to jest z kolei coś, co jeśli nie zostanie uśmierzone bądź usunięte, to powoduje u klienta konkretne, bolesne konsekwencje biznesowe. Mhm. I druga rzecz, która jest mega ważna w kontekście potrzeby i bólu, to to, że posiadanie bólu poprzedzają jakieś konkretne przyczyny. Mhm. I my powinniśmy rozpoznać nie sam ból, bo on jest dla nas tylko i wyłącznie informacją o tym, że u tego klienta coś nie działa. Objawem czegoś. Mhm. Dokładnie. Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy rozpoznali, jakie są przyczyny tego bólu. Mhm, dokładnie tak, nie? Czyli to jest to samo, co w diagnostyce lekarskiej tak naprawdę, czyli jeśli trafimy lekarza, który jest nie najlepszy, no to zastanowi się, boli nas głowa, to masz proszek do bólu głowy, tak? A prawdziwy dokładnie. Specjalista zastanowi się, dlaczego ta głowa nas boli i spróbuje nas przebadać. I tu z kolei przypomina mi się moja anegdotka przed wielu, wielu lat, gdzie rozmawialiśmy z klientem, próbując dotrzeć do jego potrzeb tak naprawdę, nieumiejętnie. I w pewnym momencie ten klient też tak słucha i najwyraźniej on znał metodykę solution selling, mówi, to wy po prostu chcecie wiedzieć, co mnie No i jak dowiedział się, znaczy jeśli gdy go podpytaliśmy, no to rzeczywiście już rozmowa przebiegła zdecydowanie łatwiej, doszliśmy do tego, o co chodzi i co można temu klientowi zaproponować, żeby on był zadowolony i faktycznie miał korzyść z naszej współpracy. Prosto żołnierstwo i na temat. Pozazdrościć takiego klienta, który w taki sposób naprowadził tak naprawdę na to, co jest ważne. Nie? Bo tak jest. Nie każdy jest tak bezpośredni. Tak. No, więc ja myślę, że określenie tego takimi słowami, jakimi ty je teraz określiłeś, czyli to jest coś, co klienta po prostu, już nie będę drugi raz cytował. Tak, bo trzeba to wypikiwania będzie robić wielokrotnie. To jest kolejny sposób na rozpoznanie, czy coś jest bólem, czy potrzebą. Tak jest. No i teraz załóżmy, że już mamy ten ból pana klienta albo pani klientki. Wiemy, co go tam irytuje, prawda? No to teraz musimy się dowiedzieć, czy go to irytuje tu i teraz, czy rzeczywiście to jest dla niego pilne. Czyli przechodzimy do kolejnego odcinka, czwartego, gdzie rozmawialiśmy o źródłach pilności. Mhm. Tutaj, coś chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że zasadniczo, jeśli nie rozpoznamy odpowiednio tych źródeł pilności, to cały proces sprzedaży strasznie długo trwa i być może w ogóle niepotrzebnie go przedłużamy, bo i tak nic z tego nie będzie. Mhm. A teraz wróćmy do tego, co ty chciałeś powiedzieć. Tak, bo by mi się od razu przypomniały moje czasy w korpo. Mhm. Ja je swoją drogą dobrze wspominam, bo się dużo nauczyłem, ale nauczyłem się też, jak można uczyć się pewnych nieefektywności. I to nie jest wina tego, że to były korporacje, tylko była raczej wina tego, że przy dużym wolumenie zarówno sprzedawców, jak i projektów, które się realizuje, czyli no wiadomo, w firmie typu korporacja zatrudnionych jest bardzo dużo ludzi w danym dziale pracuje i w związku z tym obsługuje się dużo tematów. Mhm, to jakby poziom przymykania oczy na pewne nieefektywności jest pewnie większy niż w przypadku niewielkich firm właścicielskich, no bo w tych drugich wszystko widać jak na dłoni, nie? W tych pierwszych można się jakoś ukryć. I te źródła pilności mi przypominają takie historie właśnie z tamtych czasów, kiedy zarówno ja, jak i moi koledzy, koleżanki przygotowywaliśmy się do takich spotkań
To się nazywało Funnel Review albo przegląd lejka sprzedażowego i zawsze przed tymi spotkaniami mieliśmy taką, można powiedzieć, sesję biegania z telefonem po korytarzu. Znaczy, jeżeli ktoś biegał z telefonem po korytarzu, to było wiadomo, że prawdopodobnie zaraz idzie na Funnel Review. No i co tam się działo podczas tych rozmów? No oni po prostu, oni, my i ja, nerwowo wydzwanialiśmy do tych wszystkich klientów, których mieliśmy w lejku, po to tylko, żeby się dowiedzieć, co my zaraz możemy powiedzieć. No i to generalnie mniej więcej wyglądało tak, że załóżmy miałem temat w lejku na, nie wiem, 50% prawdopodobieństwa, czyli powinien się wydarzyć w 50%, jeszcze trochę do zrobienia. No więc ten temat sobie w tym lejku wisiał, ja na chwilę przed przeglądem lejka dzwoniłem do klienta, po czym klient mi najczęściej mówił, panie Robercie, no kurczę, faktycznie, no tak, tak, tu coś mieliśmy zrobić, ale niech pan do mnie zadzwoni w przyszłym miesiącu, będzie lepiej, bo to generalnie, to jest temat ważny, pewnie go zrobimy, no tak jak mówiłem, nie, ale i tak dalej, nie? No więc co ja robiłem, ja czy moi koledzy, koleżanki, przychodziliśmy do tego pokoju, gdzie nas przesłuchiwano w cudzysłowie i mówiliśmy, no temat X, Y, Z wydarzy się w przyszłym miesiącu i tak dalej, i tak dalej. I generalnie te tematy były przesuwane w lejku z miesiąca na miesiąc. A dlaczego tak było? Właśnie dlatego, że w trakcie tych naszych spotkań z klientami my bardzo rzadko albo prawie nigdy nie rozpoznawaliśmy, czy tam występują pewne źródła pilności. Czyli czy występuje coś, co powoduje, że ten klient ma określoną konieczność wynikającą, nie wiem, z prawodawstwa, z jakiegoś tam rynku konkurencyjnego i tak dalej, która sprawia, że on powinien coś zrobić tu i teraz. No, jeśli się tego nie ma, no to potem w efekcie przesuwa się te tematy w lejku po prostu w nieskończoność, a proces sprzedaży trwa o wiele za długo. Mhm. Dobrze, że jesteśmy teraz przy tym temacie, wiesz dlaczego? Bo możemy płynnie przejść dalej. Ale o co chodzi? Opowiadałeś o tych swoich czasach początkowych w korporacji, kiedy no, byłeś, z braku lepszego słowa, nieudolnym handlowcem trochę, tak? I dopiero uczyłeś się tej swojej profesji. Natomiast opowiadałeś mi w pewnym momencie, że gdzieś w tym czasie przeskoczyły ci klapki w głowie i zrozumiałeś, że tak na dobrą sprawę nie do końca o to w tym wszystkim chodzi, przynajmniej w tej sprzedaży konsultatywnej. Nie o to chodzi, żeby wydzwaniać do ludzi z hasłem kup pan cegłę, tylko coś zupełnie, zupełnie innego. No i tutaj przesuwamy się, drodzy Państwo, do odcinka 5 naszych rozważań, czyli do tego, że sprzedawca jest osobą niechcianą lub tak jak ładnie to Robert nazwał, persona non grata. Teraz, Robercie, poproszę o anegdotkę, kiedy przestałeś być taką osobą. Okej, okay, tutaj przypomina mi się taka historia prowadzenia projektów w dosyć dużej firmie ubezpieczeniowej. W Polsce są, można powiedzieć, raczej duże firmy ubezpieczeniowe i to była jedna z tych kilku dużych, gdzie pracując wtedy, chyba, o ile pamiętam, w Asseco Poland, miałem akurat taki rynek, obsługiwałem taki rynek. No i byłem wyposażony w wiedzę technologiczno-produktową. Tak? W sensie mniej więcej wiedziałem, co robimy, jakich mamy programistów, co jesteśmy w stanie dostarczyć. No i tak mniej więcej prowadziłem te rozmowy i one bardzo często kończyły się tym, że pomimo tego, że wszystko wyglądało fajnie do pewnego momentu, to na koniec dnia albo klient w ogóle nie realizował tego projektu, albo czasami wybierał kogoś konkurencyjnego, albo coś robił sam. I kiedyś po takim jednym ze spotkań z członkiem zarządu i dyrektorem IT jednej z firm ubezpieczeniowych, to był Michał, jakby kto kiedyś oglądał, to serdecznie go pozdrawiam, rozmawialiśmy już po tym, jak oni podjęli decyzję, że właściwie to nic nie będą robić. Nie? Mhm. I mi wtedy zeszło powietrze, no bo ja wiedziałem, że kurczę, no i tak już nic nie ugram, tak? Już poszło, tak? Nie sprzedam. Umówiłem się z nim na lunch tak naprawdę tylko po to, żeby trochę zachować kurtuazji. I to było takie spotkanie, w którym ja już, podczas którego ja już nie miałem żadnych złudzeń sprzedażowych. W związku z tym zaczęliśmy rozmawiać jak ludzie. Czyli ja go trochę zacząłem pytać. Czyli nie jak sprzedawca i klient nie. Po dwóch stronach barykady, tylko jak partnerzy, nie? Jacyś. Jak, no to dokładnie. Ja się zacząłem go zapytać. Znaczy ja sobie wtedy zdałem sprawę, że ja tak naprawdę nie za dużo wiem o jego biznesie. Ja wiem dużo o moich produktach, które mogą świetnie pomóc w jego biznesie, ale za cholerę nie miałem pojęcia, jak dokładnie ten biznes funkcjonuje. Mówię teraz o takich szczegółach. Nie? Mm-hmm. No i my na tym lunchu byliśmy chyba ze 2,5 godziny wtedy i naprawdę to była taka rozmowa, która bardzo dużo mi dała w kontekście poznania pewnej specyfiki biznesowej, jeżeli chodzi o rynek ubezpieczeniowy, ale z drugiej strony podczas tego spotkania narodził się nowy projekt.
ponieważ on opowiedział mi o rzeczach, które realnie są dla niego istotne, a nie te, o którym ja mu mówiłem, bo chcieliśmy mu za przeproszeniem sprzedać system do obsługi X, bo tak nam się wydawało, że taki system powinna ta firma mieć. To się skończyło co prawda po 2 czy 3 latach, ale on w końcu kupił ten system. Ja już wtedy byłem poza tą Ale kupił firmą. Ten sam system, który chciałeś kupił sprzedać? Kupił dokładnie, może nie ten sam system, tylko kupił rozwiązanie, które dokładnie rozwiązywało te problemy, o których zaczęliśmy rozmawiać przy tym podczas tego lunchu mniej więcej 2 lata wcześniej. Taka jest dynamika wprowadzania dużych zmian w takich firmach. Jasne. Natomiast na koniec dnia to ja doprowadziłem do tego, że ta sprzedaż się wydarzyła. To już było zrobione z partnerem zewnętrznym, ale ja wtedy zrozumiałem, że on wtedy zaczął mnie traktować jak kogoś, kto faktycznie może mu pomóc zrealizować jakiś konkretny case biznesowy. No bo znam ludzi tu, znam ludzi tam, jestem w stanie wyciągnąć trochę informacji, jestem w stanie zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują inne firmy. On zobaczył we mnie kogoś, kto może mu realnie pomóc. No i mi wtedy przeskoczyły klapki, nie? Ja mówię wtedy sobie tak sam do siebie, że kurczę, no ja właśnie z Michałem teraz robiliśmy biznes. Jasne, jasne. A teraz rozmawialiśmy o tym, jak być może razem zarobić, nie? No bo tak naprawdę, jeśli ja mu pomogę, on zarobi, ale dzięki temu ja też zarobię. I to był ten moment przełomowy, myślę. I to jest świetne połączenie z odcinkiem 15 z kolei, gdzie opowiadaliśmy o tym, co tak naprawdę sprzedajesz, a ty połączyłeś 2 odcinki w jednej opowieści. Bardzo ci dziękuję. No, tak mniej więcej to wygląda. Tak, tak, no bo drodzy Państwo, to też nie jest tak, że poruszając jeden temat, my w tym naszym podcaście jesteśmy totalnie odcięci od całej reszty. Nie? Niekiedy te tematy są trochę sztucznie oddzielane jeden od drugiego, bo one bardzo często się między sobą po prostu łączą. No wiesz, one wszystkie są połączone jednym hasłem, przestań wreszcie sprzedawać. No oczywiście, oczywiście. I procesem sprzedażowym, nie? Tak jest. Dobra, drogi panie kolego, przejdźmy trochę dalej, to znaczy już mówisz, że usiadłeś z tym klientem w restauracji na lunchu, czyli na obiedzie w Warszawie, tak jest. A po drugie, no zacząłeś go słuchać, prawda, czyli to, o co mu chodzi, dlaczego jego biznes się kręci, dlaczego się nie kręci, jakie ma faktyczne problemy, jak można im pomóc, znaczy jemu pomóc rozwiązać te problemy. Czyli przestawiłeś się trochę na słuchanie. A jak wiemy, natura nie może się mylić, dlatego mamy uszu trochę więcej niż ust, o czym mówiliśmy w odcinku 6 naszego podcastu. Natomiast tutaj chciałbym, Robert, żebyś przywołał case z hali produkcyjnej i świetnego specjalisty. Tak, tutaj w tym przypadku myślę, że idealną będzie ta historia. Była to historia, znaczy jest to historia bardzo doświadczonego konsultanta na rynku produkcyjnym. To nie będę wymieniał z nazwiska, ale doświadczonego konsultanta, który z niejednego pieca chleb jadł. I kiedyś, chyba nawet na podstawie jakiejś rekomendacji, został przedstawiony do właściciela jednej z firm produkcyjnych, po to, żeby no, być może mu w czymś doradzić, może mu pomóc lepiej robić jego biznes. Tak zresztą po to przychodził i tak mi się to wydawało. No i teraz sytuacja wyglądała tak. Właściciel zaprosił tegoż konsultanta na halę produkcyjną, żeby on po prostu obejrzał, jak oni pracują. I wyglądało to tak, że właściciel szedł, obok niego szedł konsultant i co i rusz wykazywał, nazwijmy to, różnego rodzaju nieefektywności. Czyli mówił, o tutaj, bardzo przepraszam, tutaj w tym miejscu widzi pan... To działa tak i tak, u większości klientów to działa tak, w związku z tym tutaj należałoby zrobić tak. I tak mniej więcej ta cała, cały ten taki przejście przez tą halę produkcyjną trwało, nie wiem, godzinę, może półtorej. A ten dał mu bardzo dużo rad po drodze. Bardzo dużo. On już sobie myślał, ile ja mu dałem konsultingu darmowego. On już teraz po prostu... Ile wartości. Będzie, tak, on już teraz mi zje z ręki, bo ja mu to wszystko dałem. No i kiedy już doszli do końca tej hali produkcyjnej, no to on oczywiście zadał pytanie takie już handlowe, czy sprzedażowe, okej, okay, no to jakie są kolejne kroki. Rozumiem, że tutaj to wszystko, o czym panu mówiłem, to pan jakby gdzieś przytakiwał, no bo on przytakiwał, no to zakładam, że mamy gdzieś tam spore pole do współpracy, jak moglibyśmy się umieć na kolejne kroki. No i ten właściciel wtedy powiedział, że bardzo doceniam, tak, bardzo doceniam pana tutaj wkład, to było świetne spotkanie, dużo kurtuazji oczywiście, to było świetne spotkanie, pan ma ogromną wiedzę, ja to widzę i tak dalej. Natomiast, no bardzo mi przykro, ale nie będziemy współpracować. I to powiedział bardzo obsesowo, krótko, konkretnie. Bez owijania w bawełnę. Tak, ale jak to nie będziemy współpracować, nie rozumiem. No bo podczas tego spotkania, podczas tego, o czym tu
tutaj nawet nie mówiliśmy, nie rozmawialiśmy, tylko o czym pan mówił, zabrakło mi w ogóle momentu, w którym ja mogłem panu powiedzieć, które z tych elementów mi pasują, które nie, które chcę zmienić, które mogę zmienić, bo przecież na niektóre mogę nawet nie mieć wpływu, jasne, na przykład budżetu mogę nie mieć i tak dalej. Pan mnie o to nie zapytał. W związku z tym ja dziękuję za pana rady, ale niestety raczej współpracować nie będziemy. No i tam do współpracy nie doszło. Mhm. Potrzebujemy jednak trochę więcej słuchać niż mówić, czyli... Zdecydowanie. Słuchać się natury. W 8 odcinku z kolei mówiliśmy o targetach sprzedażowych dość szczegółowo. Natomiast gdy zastanawialiśmy się z Robertem nad tym, w jaki sposób podsumować odcinek z targetami sprzedażowymi, to Robert użył bardzo fajnego określenia mówiącego, że często podejście niewłaściwe do targetów sprzedażowych powoduje samo ograniczenie biznesu. I co ciekawe, ma nawet na to konkretny przykład. Robert, rozwiń proszę temat, bo to naprawdę bardzo ciekawa koncepcja. No, myślę, że jak ktoś obejrzy ten odcinek, to będzie wiedział jeszcze więcej, ale tutaj podzielę się taką pewną historią, którą miałem okazję przeżyć i doświadczyć tego, można powiedzieć, trochę na własnej skórze i na skórze mojego klienta, jak się potem okazało, partnera biznesowego i firmy, w której też byłem częściowo wspólnikiem. Wyglądało to tak, że pracowałem z firmą, która dostarczała do klientów, czy dostarcza klientom rozwiązania aplikacyjne. To było, chodziło o aplikację mobilną, taką związaną z eventami. No i kiedy zaczęliśmy razem pracować, dosyć szybko zacząłem przyglądać się temu, w jaki sposób oni pracują, w jaki sposób sprzedają. I pracując z jednym ze sprzedawców, zobaczyliśmy, doszliśmy do takich, powiedzmy, konstatacji, że to, co oni planują na przyszły rok, to właściwie jest odtworzeniem roku poprzedniego. To znaczy, widzieliśmy listę klientów, ta lista klientów była przypisana do jakichś poszczególnych usług, produktów, bo tam powiedzmy, że można było różne kombinacje robić, natomiast była tam jakaś kwota z danego roku, tego minionego roku i założenie, że w przyszłym roku prawdopodobnie sprzedamy za tyle samo, może trochę więcej, no, a niektórzy w ogóle nie kupią, no bo już kupili. I w związku z tym ten plan Kuby, czyli tego sprzedawcy, z którym wtedy pracowałem, no jawił się tak słabo, no bo z jednej strony będzie zarobiony, no bo ma kupę tych klientów, do których musi pójść, ale kwota, którą z nich uzyska, ona jest taka nawet gorsza niż w zeszłym roku, a nawet jeżeli będzie lepsza, to o niewiele. No i dzięki przypadkowi. Tak, to trochę tak. I teraz ja się go wtedy zapytałem, okej, no ale to, a jaki jest twój target? No on mówi, no to jest mój target, znaczy no to mam wykonać w ciągu roku. Aha. No i wtedy zaczęliśmy się wspólnie tak trochę, że tak powiem, challenge'ować, wspierać i jakby do czego doszliśmy? No, doszliśmy do tego, że on w ciągu miesiąca tam wychodziło, że miał do sprzedania, no załóżmy, już nie pamiętam dokładnie, ale załóżmy 10 dostępów do tej aplikacji na przykład, nie? Jasne. I to dawało jakąś tam kwotę liczoną per firma, która dołączy. Dawało to naprawdę niewielkie pieniądze, bo z tego, co pamiętam, średnia takiego kontraktu wtedy z klientem wynosiła około $600, o ile pamiętam, $500-600. No więc jak to przemnożyliśmy nawet przez ilość tych wszystkich klientów, których teoretycznie miałby przynieść, to się nie jawiło jakoś mega, mega dobrze. No i wtedy ja zacząłem się przyglądać tym klientom przez pryzmat nazw, przez pryzmat mojej znajomości danych rynków, na których operują i poprosiłem Kubę o zrobienie takiego ćwiczenia, żeby popatrzył na te firmy właśnie tak jak ja, jakby bez tego kontekstu zeszłego roku, $600 i tak dalej, i zastanowił się, ile oni mogą pieniędzy wydawać na tego typu działania, jeżeli chodzi o ich biznes. I żeby nie zastanawiając się nad tym, wpisał to do tabelki. No, de facto po jakichś tam przekomarzeniach zgodził się na to, przygotował taką tabelę, oczywiście bał się, że ktoś będzie tego od niego oczekiwał i że to stanie się jego targetem, ale ja mu wtedy też powiedziałem, że nie, tu chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jaki jest potencjał tych klientów, a wtedy idąc do tych klientów, pójdziemy po potencjał, a nie po odnowienie. Odtworzenie targetu zeszłego roku. Dokładnie. Mhm. I Kuba na to poszedł, przygotowaliśmy taką tabelę, wyszło nam z tego no, całkiem spore kwoty, już wtedy nie pamiętam, kilkudziesięciokrotnie wyższe. Mhm. Natomiast co jest jakby istotą tego całego działania? Doprowadziło to działanie do tego, że w ciągu najbliższych chyba 3 albo 4 miesięcy średnia wartości kontraktu wzrosła z $600 do prawie $9000. Mhm. No to jest spory wzrost. To jest wzrost prawie 15-krotny, tak? Mhm. I
można powiedzieć, że ten jeden ruch sprawił, że od tamtej pory ta firma zaczęła zupełnie inny sposób podchodzić do targetowania, czy do w ogóle rozważania tego, ile my możemy w przyszłym roku zrobić. To jest w ogóle świetne podejście, czyli wychodząc znowu od klienta, co on potrzebuje i ile on może, no nie? No bo to, tak, to też jest istotne. Odrywamy się od jeszcze jednej rzeczy, o której nie mówiłeś, a wydaje mi się, że to jest coś, co pokutuje nie tylko w sprzedaży, ale w ogóle w wielu różnych rzeczy. Mówiłeś, dajmy na to, że oni mieli do wykonania 10 aplikacji w miesiącu, prawda? No i teraz, dlaczego 10, a nie 11, albo 9, albo 13, nie? Ja odnoszę wrażenie podczas rozmów z klientami, że my jesteśmy bardzo mocno przywiązani do naszego systemu dziesiętnego. Wielokrotność dziesiątki jest dla nas jakąś tam magiczną, nie wiem czy barierą, ale liczbą, prawda? I do tego się odnosimy, no bo dziesiątka gdzieś tam pojawia się najbliżej, no jest ona dostępna, gdy wymyślamy jakąś liczbę, którą mamy dowieść. A oderwanie się od tego wymyślania czy wyciągania z grubego palca jakiejkolwiek perspektywy na przyszłość, a rzeczywiście wystartowanie od strony klienta daje nam szansę sięgnięcia po więcej. Albo po mniej, prawda? No właśnie. Bo może się okazać, dokładnie, że klient nie ma czegoś takiego jak ten potencjał, przynajmniej w naszej branży i należy go sobie po prostu odpuścić. Zdecydowanie. To bardzo często działa w obie strony. No bo 10 to... Załóżmy 10, 5, 12, 15, nawet jak to będzie nie dziesiętnie, ale jakaś określona liczba, no to pytanie, czy to jest dobra liczba, czy niedobra. Dokładnie no, tak. My tego nie wiemy, tak? Możemy mieć takie życzenie, ale czy to się uda, zobaczymy. Także taka historia pokazuje właśnie, jak można podejść do targetu i faktycznie, jakie to może przynieść efekty. Jasne. I teraz, jak już jesteśmy na tym potencjale klienta, rozmawiamy z nim, można powiedzieć... Negocjujemy. To przenosimy się do odcinka 9, w którym o negocjacjach właśnie. I tu masz jakąś fajną historię, którą fajnie jakbyś się z nami podzielił. No, historii na temat różnych negocjacji pewnie byłoby wiele, ale mi tak mocno zapadła w pamięci taka historia, którą przeżyłem pracując w jednej z takich dużych firm informatycznych. Też dostarczaliśmy rozwiązania do firmy ubezpieczeniowej. Właśnie nie pamiętam, czy to było w Asseco, czy to było w Software AG, którejś z tych dwóch firm, w których pracowałem. Nie, chyba w Asseco. Nieważne. W każdym razie mieliśmy negocjacje z dużą firmą ubezpieczeniową, inną niż tą, o której wspominałem poprzednio. Tak się składa, że ja wtedy na tym rynku po prostu pracowałem. Aha. Walczyliśmy tam, czy byliśmy na etapie dostarczania propozycji na taki projekt wejścia z systemem do obsługi jakiejś określonej grupy ubezpieczeń. No i to był taki spory temat. On tam ważył powiedzmy w sześciu cyfrach, tak? Powiedzmy, nie? Mniej więcej, jasne, że to było tam całkiem spore tematy. No i wszystko wyglądało dobrze, doszliśmy do momentu właśnie negocjacji, pojawił się dział zakupów, pojawili się, że tak powiem, wszyscy święci, czyli tam zarządy z obydwu stron, mieliśmy tak naprawdę podjąć finalną decyzję o współpracy, czyli przeanalizować punkt po punkcie dokładnie umowę, podpisać ją i zacząć projekt. No i tam podczas tych naszych negocjacji pojawiła się pani Kasia, nazwijmy ją, i pani Kasia odpowiadała za dział zakupów. No więc tak naprawdę całe te negocjacje zostały scedowane, można powiedzieć, na panią Kasię. Tak. No i punkt po punkcie przechodziliśmy, siedzieliśmy tam naprawdę chyba z 5-6 godzin. To była dosyć obszerna umowa. I na koniec tego miłego, jak żeby się wydawało, spotkania, pani Kasia rzuciła w naszą stronę takie słowa znamienne, które mi zapadły w pamięć, że okej, to teraz jest taka pewna nasza tutaj niepisana w cudzysłowie tradycja, każdy nowy dostawca, który do nas wchodzi z jakimś kilkuzerowym czy tam wielozerowym tematem, no to on na dzień dobry musi... Daje rabat. Daje rabat w wysokości 50%. Bo on 50%? Sobie to, tak, bo on sobie to odbije w kolejnych dostawach, bo jak my już Państwa wpuścimy, to nie będzie jedyny. No i tam się zaczął makaron na uszy, nie? No i my oczywiście wtedy trochę zdębiliśmy wszyscy, ja przede wszystkim, no bo zabrałem wszystkich świętych, a tu nagle taka wrzutka, co ten Lipiński tutaj odwala, nie? No ja zadecydowałem wtedy, żeby przerwać te negocjacje, no bo one nie szły po naszej myśli już od tego momentu. I ku zdziwieniu oczywiście pani Kasi i wszystkich świętych po drugiej stronie, no bo jakże tak, nie? Przychodzi poważna firma i nagle sprzedawca zrywa negocjacje. Natomiast skończyło się tym, że, i tu chcę pokazać w tej historii jedną bardzo ważną rzecz, że
Bardzo często negocjujemy nie z tymi osobami, z którymi powinniśmy negocjować, albo negocjujemy z osobami, które nie lubią, jak się z nimi negocjuje. I o tyle w tej historii jest dobrze, że ja właściwie dlatego mogłem przerwać te negocjacje, bo wcześniej całość była ustalona na tym właściwym poziomie, czyli na poziomie tych osób, które odpowiadały za, jakby były właścicielami tego projektu od strony biznesowej. I po rozmowach z osobami, które jakby no, w ich interesie leżało, żeby ten projekt się zaczął i dowiedziały się, że no, projekt się nie zacznie. No dlaczego? No bo zażądaliście od nas 50% rabatu. Ale jak to? No okazało się, że nikt z tych osób nie miał nawet świadomości, że o taki rabat zostaniemy poproszeni. Natomiast historia zakończyła się tak, że pani Kasia kończyła kwartał i musiała wyrobić targety. Pewne targety, KPI-e. I wiedziała, że jesteśmy idealnym kąskiem na to, żeby za jednym zamachem zrealizować, nazwijmy to, cały swój target oszczędności, który uzyskała w ciągu kwartału od innych od wszystkich dostawców. No bo tu była spora kwota, więc tak naprawdę jednym ruchem mogłaby załatwić wszystko. Na szczęście tak się nie stało. Oczywiście skończyło się też tym, że po paru miesiącach, już nie wiem, czy to miało związek, czy nie, ale pani Kasia zmieniła pracę. Ja myślę, źle się wypowiadasz, kontynuowała swoją karierę w innej organizacji. W innej organizacji. Pewnie można by ją uznać za skuteczną do pewnego stopnia, bo zakładam, że byłoby wielu dostawców, którzy by się na to zgodzili. Pewnie natomiast tak. W tamtej sytuacji właśnie, jakby konkluzja jest taka, że jeśli prowadzimy rozmowy z osobami, które faktycznie są decydentami, podejmują te decyzje, to nawet jeżeli taka wpadziocha nam się, nazwijmy to, zdarzy na koniec, to mamy jakiś punkt odniesienia i możemy to odwrócić. Jeśli nie, umarł w butach. Ha, no to widzisz, Robert, po szczegółach dotyczących tej historii myślę, że troszkę poszatkujemy tutaj nasze kolejne odcinki, które będziemy odmawiać, bo teraz jak nic, pasowałoby nam przejść do odcinka 16, czyli o czym rozmawiać, nie? Czyli o czym rozmawiać z tymi prezesami, czy w ogóle osobami decyzyjnymi w firmie, z którymi tak naprawdę wielu handlowców w ogóle rozmawiać nie chce, bo to przecież za wysokie progi. No właśnie, ale to bym może zaczął jeszcze od tego, że jeśli mielibyśmy postawić taką tezę, że należy rozmawiać z kimś na samej górze, taką tezę postawiliśmy, to mi się przypomina historia z jednego z projektów, który realizowałem u klienta, którego zespół handlowców to byli naprawdę starzy wyjadacze, w cudzysłowie. Może nie starzy, ale wyjadacze. Po 20 lat, 20 parę lat na rynku, od początku w tej samej firmie, wszystko wiedzieli. No i podczas jednego z warsztatów, chyba pracowaliśmy wtedy właśnie nad tym, co ja nazywam value proposition, czyli określaliśmy sobie, z kim powinniśmy rozmawiać. Dwóch czy trzech takich wiodących sprzedawców mówi, ale Robert, po co ty nam mówisz takie rzeczy, że my mamy gadać z jakimiś tam prezesami, właścicielami? To nam wręcz przeszkadza. Zobacz, Robert, ja mam tutaj w tym telefonie numer telefonu do tego prezesa, do tego, praktycznie do wszystkich, których obsługujemy. Ale po cholerę mam się z nimi spotykać. Powiem ci więcej, Robert, nawet jak jesteśmy na spotkaniu i załatwiamy tam z działem zakupów deal na jakąś kolejną dostawę i widzimy prezesa, który tam się gdzieś przemieszcza po korytarzu, to my się po prostu chowamy, bo tam będzie głowę zawracał. Tam będzie się pytał. Szkoda czasu. Jak tam w biznesie, nie? I takie mieli podejście, nie? Natomiast opowiadam tą historię dlatego, bo ona się zakończyła w taki sposób, że przykład przyszedł z góry. Można powiedzieć, że tutaj pewnie zahaczamy o dwa odcinki może, nawet o trzy. Dokładnie. Ale przykład przyszedł z góry, ponieważ właściciele i zarząd tej firmy zdecydowali, okej, skoro nasi sprzedawcy nie umieją, nie są gotowi, nie chcą wyjść na ten poziom, a tak naprawdę uznali trochę tak między nami, uznali to trochę za wymówkę, ale stwierdzili, okej, to my to bierzemy na klatę. I ustaliliśmy wtedy taki, można powiedzieć, cel, że wszyscy właściciele i wszyscy prezesi firm, których oni obsługują, zostaną odwiedzeni przez tychże właścicieli i przy okazji zarząd tej firmy, z którą pracowałem. No i słuchaj, to był w ogóle strzał w dziesiątkę, bo okazało się, że po dosłownie drugim czy trzecim takim wyjeździe ci właściciele wrócili z dealem znowu na można powiedzieć, projekt sześciocyfrowy.
bo to były mniej więcej takie pieniądze. I nawet ten klient, o którym teraz mówię, nawet pochwalił się gdzieś w testimonialach czy w jakichś tam komentarzach, więc jak ktoś by wnikliwie przeglądał mojego LinkedIna i gdzieś tam, to pewnie by nawet mógł wiedzieć, o kogo chodzi, ale jakby to nie jest tu istotne. Istotne jest to, że to, jak, o czym rozmawiać i to, w jaki sposób dojść do tego, czy ten klient po tamtej stronie chce coś kupić, w dużej mierze zależy od tego właśnie, z kim się rozmawia. I tutaj ewidentnie pokazane zostało w prosty taki sposób, że warto rozmawiać z tymi, którzy są na samej górze. No dobrze, to teraz pytanie, kto jest na górze, no nie? Bo teraz, no znowu, przejdźmy sobie do odcinka 14, z tego, co patrzę na naszą rozpiskę, czyli kto jest kim. I tam rozmawialiśmy sobie o takim case'ie, w którym pracując z jednym klientem dotarliście nie tam, gdzie trzeba, prawda? I to wyszło po czasie, prawda? I to jest bardzo ciekawy przykład, więc możesz zacząć od początku, bo tutaj nie trafiliśmy na kogoś z zarządu, tylko na menadżera średniego szczebla. No właśnie, bo to jest z kolei wynik pewnych... Inaczej, to nie jest przypadkowe. Bo... Znaczy, to jest pójście na skróty, tak? Tak, dokładnie. To zaraz się dowiemy, dlaczego. Dokładnie. Można sobie wyobrazić, że, znaczy pewnie każdy się zgodzi, że dotarcie do osób, które są wysoko w hierarchii w organizacjach, jest pewnie trudniejsze niż dotarcie do osób, które są w tej hierarchii nieco niżej. Tak? Mówię teraz już nie w kontekście ról, które pełnią w organizacji. I w związku z tym, jeżeli stawiamy sobie target, że chcemy wejść do firmy X, Y lub Z i sprzedawca dostanie taką informację, to zdecydowanie łatwiej będzie mu nawiązać kontakt z osobą, powiedzmy, na średnim szczeblu zarządzania, ale nie na najwyższym. I teraz, co robi zwykle sprzedawca? No, zeznaje w cudzysłowie na przeglądzie lejka, że właśnie pracuje z tą firmą, do której mamy dotrzeć. Tak jest. No, a z kim pracujesz? No, pracuję z, nie wiem, z kierownikiem, menadżerem projektu, który dotyczy wdrożenia, czy nie wiem, czy który dotyczy zakupu naszej technologii, czy naszego rozwiązania, czy cokolwiek, nie? Czegoś, co dotyczy nas. Okej, no to dajemy ci wolną rękę i pracę. No i w tej sytuacji było dokładnie tak, że sprzedawca pracował z tą osobą do momentu, w którym usłyszał sławetne, to ja teraz pójdę z tym do zarządu. To w zarządzie, tak jest. Tak jest. I to niestety sprawiło, że praktycznie wszystkie drogi zostały zamknięte, bo w tym konkretnym przypadku sprzedawca w pewnym momencie poprosił mnie o wsparcie, no bo mówi, ale słuchaj, no już nic nie mogę zrobić, no piszę, dzwonię, ty mi cały czas mówisz, pytasz mnie, o co chodzi, kiedy to będzie i tak dalej, bo akurat ja wtedy pełniłem rolę jego szefa, a ja już nic nie mogę zrobić. Ja mówię, dobra, no to przypatrzmy się, jak to wyglądało od początku. No i faktycznie okazało się, że rozmawiał z osobą, która absolutnie nie miała kompetencji do tego, aby podjąć taką decyzję. No w związku z tym ja się włączyłem w te rozmowy i zaproponowałem tej osobie, że no albo przejdziemy na poziom wyżej i porozmawiamy dalej, albo my się jakoś będziemy musieli z tego wycofać, no bo nie do końca wiem, jak byśmy mieli dalej to procedować. Oczywiście z drugiej strony pojawiły się od razu takie larum, nazwijmy to, że no ale jak to państwo chcecie mnie, nie wiem, obejść, ja tutaj przecież mówię, że robię co mogę, czuję presję, to jest niekomfortowe, klient, znaczy dostawca nie powinien się tak zachowywać i tak dalej, no już pojawiły się pewne symptomy przyszłego konfliktu. No, srogi zgrzyt po prostu. Tak, natomiast i to już było tak trochę wiadomo, że teraz to wóz albo przewóz, tak? Znaczy wiedzieliśmy, że czy pójdziemy na ostro, czy pójdziemy na nieostro, to i tak raczej nic wielkiego z tego nie będzie. I ja wtedy postanowiłem samodzielnie dotrzeć do tej osoby, do której powinniśmy byli dotrzeć na samym początku, czyli to był chyba country manager, bo to była firma międzynarodowa, która w Polsce działała. No i tam się okazało tak, że pomiędzy tymi dwiema osobami w tej organizacji widocznie zachodziły albo jakieś dobre relacje, albo pewne procedury spowodowały, że jakby ta decyzja tego menadżera średniego stopnia została podtrzymana przez tą osobę na samej górze. Czyli wręcz dostaliśmy informację, że no, oni się poczuli trochę, jakby nie, że postąpiliśmy nie fair. Tak. No poczuli się zmanipulowani trochę, albo przynajmniej, że podjęliście taką próbę. Tak, i teraz co ja chcę tą historią powiedzieć? Absolutnie nie to, żeby tak robić i mówić, że klienci są nie w porządku, bo próbę dojścia traktujemy jak manipulację. W ogóle nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć to, że jeżeli zaczniemy na niewłaściwym szczeblu, to bardzo często zamykamy sobie nawet możliwość
dojścia do tego szczebla, do którego powinniśmy dotrzeć. Tak. Ale co to z kolei mówi? Że do niektórych klientów może nie jesteśmy w stanie w prosty sposób wejść. Może trzeba się bardziej napracować, a może czasem nawet sobie odpuścić. To jest taka jakby konkluzja z tej historii. A nie warto startować niżej, jeśli nie mamy opcji dojścia wyżej. Tak, no bo jeżeli wiemy, że to jest osoba, której, bo tu jest też, to dobrze, że o tym powiedziałeś, jeżeli mamy taką sytuację, że osoba, która jest niżej w hierarchii, faktycznie potrzebuje nas do tego, żeby załatwić w cudzysłowie albo zrealizować jakieś swoje własne cele biznesowe i potrzebuje nas do tego, żebyśmy pomogli jej dokonać tego na szczeblu zarządu, to ta osoba będzie dla nas wsparciem i to będzie ten nasz sponsor. Tak. Ale w tym przypadku to nie był nasz sponsor. To była osoba, która się jawiła jako power sponsor, a nim nie była. Czyli to my zostaliśmy trochę, można powiedzieć, zmanipulowani. Właściwie sprzedawca. To jest nieumiejętne podejście do procesu, tak? Tak, dokładnie tak. No cóż, droga sprzedawcy nie zawsze usłana jest różami. Rzadko jest. No a tam też. No dobra, słuchaj. Pójdźmy w takim razie troszkę do przodu, do jakichś tematów nieco bardziej optymistycznych. Znaczy to w sumie tamte też są optymistyczne, tylko akurat tu pojawiła nam się historia, która no, nie zakończyła się sukcesem, ale już wiemy dlaczego. Wejdźmy zatem w tematy trochę prostsze, bo 17 odcinek, proszę pana, czyli jak opowiadać historię. My tu właściwie od początku tego 20 spotkania opowiadamy przeróżne historie. Pytanie, czy teraz to wygląda, Robercie, tak, w jaki sposób opisywaliśmy to w odcinku 17, że trzeba to robić? Nie wiem, ja myślę, że dobrze, bo jakby ktoś się wypowiedział pod tym odcinkiem, czy te historie w ogóle jakkolwiek pozwalają zrozumieć albo zwizualizować sobie różne rzeczy, aha, takie merytoryczne, o których mówimy. Ja mam nadzieję, że tak. No dobra, no to jeszcze na to inaczej spójrzmy. Nie to, czy zgodnie z metodą, którą opisywaliśmy, tylko tak naprawdę może jeszcze raz powiedz, po co nam w ogóle są te historie? Nie, no bo metod opowiadania historii czy szkół opowiadania historii jest w zasadzie strasznie dużo. Bardziej jest kwestia tego przełączenia się ze sposobu strzelania danymi na po prostu opowiadanie historii, nie? Żeby zainteresować tego naszego rozmówcę. Po co nam to? No więc tutaj z kolei posłużyłbym się nie swoją własną historią, czy nie swoim własnym jakąś tam anegdotą, bo myślę, że jest ktoś o wiele bardziej adekwatny do tego, czyli sam twórca Solution Selling i Customer Hero Selling, czyli tej metodyki, gdzie wykorzystywane są historie, Mike Bosworth, jakby ktoś inny. Mike opowiada, i zresztą na jednym z podcastów, ja myślę, że będziemy mogli zalinkować ten podcast, jak ja go odszukam, na jednym z podcastów opowiada historię o tym, jak takie dwa zjawiska sprawiają, dwa zjawiska, o których zaraz powiem, sprawiają, że sprzedaż staje się możliwa i łatwiejsza. On to nazywa peer curiosity i peer envy. Czyli ciekawość rówieśnicza, tłumaczeniu wolnym, i ciekawość, i zazdrość. I zazdrość. Tak. I on, w jaki sposób on to łączy z historiami? A mianowicie tak, że jak już wiemy, że opowiadanie historii samo w sobie jest fajne, budzi po drugiej stronie jakieś poczucie bezpieczeństwa, wytwarza jakieś tam hormony, o tym mówiliśmy w odcinku, więc tutaj do tego odsyłam, to on opowiada to jeszcze w taki sposób, że tak zupełnie na takim ludzkim poziomie powoduje, że człowiek zaczyna być chętny do tego, żeby z nami obcować, bo wie, że my prawdopodobnie jesteśmy w stanie zaproponować mu coś, co będzie korzystne dla niego. I on opowiada taką historię, że żeby sobie wyobrazić, że na przykład, nie wiem, lecisz samolotem i siadasz tam sobie na jakimś miejscu, które jest dla ciebie wyznaczone, obok ciebie siada człowiek, który będzie leciał z tobą, nie wiadomo, załóżmy, że parę godzin. No i siłą rzeczy w pewnym momencie gdzieś jest szansa, że zacznie się rozmowa. No pewnie nie zawsze, ale jest szansa, że zacznie się rozmowa. No i teraz na różne sposoby ta rozmowa może się potoczyć, ale jeżeli na przykład traktujemy swój czas, ten samolocie, jako czas biznesowy, na przykład, nie? Czyli nie wiem, lecimy z miejsca do miejsca, ale jesteśmy w pracy, to czemuż by tego czasu nie spróbować wykorzystać na działania biznesowe. Oczywiście. I on mówi coś takiego, że żebyśmy sobie wyobrazili historię, w której zaczynamy z kimś rozmawiać i ktoś na przykład mówi, no pytam się go, czym się pan zajmuje, nie? Czy pani? No ja na przykład jestem, nie wiem, szefem agencji reklamowej. No i teraz ja mogę powiedzieć, o wow, o, a ja jestem tym i tym i już, nie? No, ale mogę też powiedzieć, aha, szefem agencji reklamowej. To fajnie się składa, bo dokładnie, nie wiem, dwa miesiące temu czy miesiąc temu miałem okazję współpracować z
szefem innej agencji reklamowej. Może chciałby pan, pani posłuchać, co robiliśmy, albo czy może byłby pan zainteresowany, czy pani tym, żebym powiedział, w jaki sposób ta nasza współpraca wyglądała. I Mike twierdzi, znowu, to są amerykańskie badania, ale Mike twierdzi, że ponad 90% takich rozmówców, którzy otrzymają taki komunikat, i tutaj uwaga, oczywiście musimy taki case mieć na podorędziu, no nie możemy na poczekaniu wymyślać, ale... Znowu do spontanu trzeba się przygotować. Tak jest. Znaczy musimy być w swoim fachu na tyle, wiesz, obeznanym, żeby pewne rzeczy mieć po prostu jak z rękawa. Tak jest. On twierdzi, że ponad 90% rozmówców zagajonych w ten sposób będzie wykaże zainteresowanie. I to jest jedyny podstawowy cel takiego działania, bo tu nie chodzi na razie o to, żeby mu sprzedać. Tu chodzi o to, żeby wykazać, żeby ta osoba wykazała zainteresowanie naszą osobą i być może dzięki temu, że my tą historię za chwilę, za jej pozwoleniem tej osoby opowiemy, być może wytworzy się między nami jakaś więź, być może zbuduje się jakieś zaufanie dzięki tym hormonom, które się pojawią, a to z kolei być może później doprowadzi do tego, że ta osoba poznana w cudzysłowie przypadkowo w samolocie może się przerodzić w naszego zaufanego klienta. On o tym opowiada w tym podcaście, który zalinkujemy, natomiast ja takich historii tego typu, powiem szczerze, przećwiczyłem, można powiedzieć, wielokrotnie, wiele razy na różnych moich czy potencjalnych, czy już obecnych klientach. Także zdecydowanie myślę, że polecam wykorzystywanie historii w biznesie. Tak jest. Natomiast ostatnio też widzę, że przez, nazwijmy to, powszechność opowiadania historii w biznesie, choćby na LinkedInie, opowiadanie historii nieco na siłę zrobiło się na tyle popularne, że zostało nawet już nazwane takie zjawisko jak storyteloza. To znaczy, ludzie nie są w stanie normalnie wypowiedzieć się na jakiś temat, tylko nawet do największej głupoty i największej błahostki musi być dorobiona cała historia, która nie może być opowiedziana, wiesz, w jednym czy dwóch zdaniach, tylko do tego musi być po prostu cały akapit albo i więcej. Więc to jest jak każde narzędzie, trzeba z niego korzystać rozsądnie i z odpowiednim umiarem, aby tej drugiej strony nie zanudzić i aby faktycznie do jakichś wniosków można było dojść. Powiem ci szczerze, o storytelozie nie słyszałem, ale faktycznie wydaje mi się, że jest to coś, czym się bardzo teraz, tak powiem, epatuje i bardzo dużo takich różnych komunikatów czy postów również sam obserwuję. Natomiast ja powiem wam tak, jak z każdym narzędziem zgadzam się w 100%, Tomek, nie można przesadzić, ale chyba istotniejsze jest jeszcze to, żeby w odpowiednim momencie z tego narzędzia skorzystać. Bo to nie chodzi o to, żeby po prostu właśnie na wszystko odpowiadać historią, tylko w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób tego narzędzia użyć. Tak jest. I jeszcze, tak jak mówiłeś, historię trzeba mieć uprzednio przygotowaną, a nie ściemniać na bieżąco. Widzę, przygotowaną, się... czyli w głowie, tak? W sensie przećwiczoną, przeżytą. O, może tak, przeżytą, bo przygotowaną to mi się bardziej jawi jako, że nie wiem, ktoś czyta te historie i się ich uczy. Wiesz co, przygotowaną można. Troszkę na tej zasadzie, że jednak warto mieć takich trochę, no, case'ów tak naprawdę, gdzieś na podorędziu kluczowe elementy, które potem układasz sobie jak z klocków, no nie? No ale dobra. Zbliżamy się do końca i mamy do omówienia, Robert, ostatni temat pod tytułem kiedy klient chce kupić, nie? Czyli sygnały zakupowe. I tu zamknęlibyśmy ten nasz odcinek taką konstatacją, że w zasadzie no nie ma takiej metody, która pozwoliłaby sprzedać lód Eskimosowi i piasek na pustyni, prawda? To nie jest tak, że jeśli zastosujemy to, o czym tutaj rozmawiamy, to jesteśmy sprzedać wszystko wszystkim. Absolutnie. Znaczy, dlaczego tak jest, to trudno im powiedzieć. Pewnie dlatego, że nie każdy, z kim rozmawiamy, ma ból, który my możemy zaadresować, Wadzie, który możemy usunąć. Tak, więc jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś posiada jakąś bolączkę czy jakieś wyzwanie biznesowe, którego my nie jesteśmy w stanie zaadresować czy usunąć, ale trochę naginamy sytuację czy rzeczywistość i prawą ręką za lewe ucho sprzedajemy to, czym akurat dysponujemy, no to albo ten ktoś tego nie kupi, albo to kupi i nie będzie zadowolony. Ja stoję na stanowisku, żeby nawet nie próbować. I wtedy wiadomo, że się nie da. Ale są też sytuacje, w których wydaje się, że wszystko jest okej, nawet, ale gdzieś na koniec dnia jednak ten klient podejmuje decyzję, że nie, i też ma temu prawo. Więc my to też nie powinniśmy naciskać. Natomiast kiedy klient chce kupić, to
Mi się tutaj takie dwie historie jakby pojawiają. Pierwsza to taka, że mamy ten taki element, o którym kiedyś mówiliśmy, już nie pamiętam, w którym odcinku, chyba wcześniejszych, ale chyba dzisiaj o tym nie wspominaliśmy, o podsumowaniu spotkania, które właściwie poprowadzone może dać nam bardzo wiele w kontekście właśnie decyzji, czy tam zakwalifikowania tego klienta i naszej decyzji, czy chcemy w tego klienta dalej inwestować, czy angażować się, czy nie. Tak. I tutaj mi się taka historyjka króciutka przypomina, jak jeden z moich podopiecznych, też sprzedawca, który potem przejmował rolę lidera zespołu sprzedażowego, opowiadał młodym adeptom, że tak powiem, czyli tym, którzy mieli za chwilę pracować w tej firmie, historię, czy tam nawet nie historię, tylko opowiadał o tym, dlaczego warto używać tych narzędzi, o których tam w ramach projektu mówiliśmy. No i akurat zeszło się na podsumowanie. No i tak ja poprosiłem go o to, żeby tutaj dwa słowa powiedział, co on o tym sądzi, żeby to nie było takie trochę ode mnie typowe. To się działo podczas onboardingu sprzedawców, czyli w momencie, kiedy przyjmowaliśmy nową grupę. No i on opowiadając o tym z takim luzem i lekkością, to była taka młoda, startupowa firma, w pewnym momencie mówi tak, słuchajcie, to, co wam tutaj Robert mówi, to wszystko jest prawda i to trzeba robić. A ja wam powiem, dlaczego ja to robię. Jeżeli pójdziecie na spotkanie, poprowadzicie je właściwie i macie wszystkie informacje, których my potrzebujemy, żeby klienta zakwalifikować, i napiszecie dobre podsumowanie i je wyślecie, to nie ma ch**a we wsi, żeby nie sprzedać. Tu też miałem nadzieję, że się wypikało. I to jest jakby pierwszy moment, żeby zweryfikować, kiedy klient chce kupić, tak? W sensie, żeby zobaczyć, czy klient w ogóle ma realne, to jest taki papierek lakmusowy, ma realną chęć wejścia z nami w jakiś projekt zmian. Ale druga rzecz, która mi się tutaj też przypomina i o której myślę warto wspomnieć, o której mówiliśmy w tym odcinku, to, że ten sposób podejścia do sprzedaży powoduje, że my właściwie możemy doprowadzić do sprzedaży bez negocjacji cen i wręcz bez pokazywania cen, bez składania oferty. I tutaj jako przykład może posłużyć jeden z klientów, których wspólnie chociażby obsługiwaliśmy, gdzie w ramach rozmów najpierw z osobą, która operacyjnie była zaangażowana, czyli z dyrektorem handlowym, a później z właścicielem firmy i akurat w tej samej osobie była osoba członka zarządu czy prezesa, już nie pamiętam. Jedno i drugie. Tak. Prowadziliśmy proces sprzedaży, nazwijmy to, działań takich doradczych, konsultingowych i pamiętam, że my tam w ciągu tam chyba 2 czy 3 spotkań doszliśmy do takiego momentu, w którym klient, słysząc od nas, w jaki sposób możemy pomóc mu zrealizować jego wyzwania, usunąć jego bóle, problemy i tak dalej, wiedząc, że podobnie działaliśmy z innymi klientami, więc tutaj też były jakieś historie stosowane, wiedząc mniej więcej, w jakich warunkach finansowych czy jakich widełkach się poruszamy przy podobnych projektach, on właściwie podjął decyzję bez zobaczenia oferty. Dopiero później, kiedy my już byliśmy po tych wszystkich rozmowach, została przygotowana nawet nie oferta, tylko taka propozycja, w ramach której pokazaliśmy... Po prostu wycena tak naprawdę. Taka wycena, no? Tak, krótka bardziej wycena. Precyzyjna. Nie jakiś tam, nie oferta w rozumieniu, nie wiem, 20 stron opisów, jakichś tam slajdów. Prosty dokument, w ramach którego napisaliśmy, co będzie zrobione, jakie będą rezultaty, ile to kosztuje. A to, ile kosztuje, mieściło się w tych rzeczonych wcześniej widełka, które związane są z projektami, i klient to poszedł, po prostu poszedł to bez żadnych negocjacji, bez rozważania innych opcji i tak dalej, i tak dalej. Więc to, kiedy klient chce kupić, warto zdefiniować czy zweryfikować wcześniej. Nie. To jest właśnie dobrodziejstwo całego tego konceptu, no nie? No bo tak na dobrą sprawę w miarę wcześnie, najczęściej oczywiście, bo tak jak mówiłeś wcześniej, bywa tak, że dojdziemy do końca procesu i klient nie kupuje, no zdarza się i tak. Natomiast najczęściej już w miarę szybko wiemy, czy klient jest zainteresowany i chce to kupić, czy idziemy w ogóle w oddzielnych kierunkach i rozstajemy się. To było naprawdę fajne spotkanie, dobra kawa, do zobaczenia przy kolejnej okazji, tak? Tak jest, tak jest. No i takie sytuacje też mamy na koncie, bo to myślę, że też warto na koniec powiedzieć. A tak, oczywiście. Ja to podkreślę, że to nie jest przepis na czary-mary, tylko to jest przepis na to, żeby
jak najbardziej efektywnie sprzedawać, czyli sprzedawać tam, gdzie się da, a wycofywać się tam, gdzie się nie da. A po drodze mogą się pojawić pewne odstępstwa od tej reguły i takie też mamy, przypominają mi się takie sytuacje z jednym z klientów, gdzie pojawiały się różnego rodzaju, nie wiem, zmyłki w cudzysłowie, nie, że już chcemy, ale nie chcemy, może jeszcze raz, a może jakaś godzina konsultacji darmowych, a może w ogóle konsultacje powinny być darmowe, bo przecież jak wy chcecie się czegoś od nas dowiedzieć, to tak naprawdę ja to zrozumiałem, że to powinno być za darmo. Ale co jest istotne, z takich projektów warto się po prostu wycofać. Jeżeli one zaburzają w jakimś sensie naszą wartość, czy to, w jaki sposób sprzedajemy i nie pasują trochę do tego naszego obrazka, to ja namawiam, żeby w to nie brnąć. Po prostu. Tak jest, dokładnie tak. Dobra, ja bym tym optymistycznym akcentem to zamknął, słuchaj, Robert. Kończymy 20 Wszystkie odcinek. Przegadaliśmy? Tyle odcinków? Wszystkie przegadaliśmy. 20 Super. Odcinek zamknięty. Widzimy się w drugim sezonie, który nie wiadomo kiedy, ale myślę, że nie każemy na siebie czekać jakoś zdecydowanie długo. Ten pierwszy sezon znika z ekranów i słuchowisk 10 października w dniu premiery mojej książki. Dokładnie. Przestań wreszcie sprzedawać. Przestań wreszcie sprzedawać. Tak jak i nasz hashtag. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za to, że byliście z nami tyle czasu, bo to dość długi odcinek, chyba najdłuższy w naszej historii. Dotychczasowej. Tak dotychczasowej. Zobaczymy. Rozkręcamy się. Rozkręcamy się, tak jest. Zachęcamy oczywiście do komentarzy, udostępnień, lajków i wszystkiego innego, co tam należy robić z tego typu urządzenia. Ja jeszcze na koniec zaproszę na stronę przestań wreszcie sprzedawać.pl, bo tam lada chwila, albo już trwa, bo nie wiem, kiedy to nasz drogi oglądający lub oglądająca oglądasz, ale być może już trwa przedsprzedaż, a być może za chwilę się zacznie i tam będzie można nabyć moją książkę też w różnych, mam nadzieję, fajnych pakietach, zestawach, które dla Was przygotowałem. Zapraszamy na stronę przestań wreszcie sprzedawać.pl. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, do zobaczenia.